Cześć i czołem, witam w kolejnym odcinku League of Legends. Dzisiaj gram Kylie. Postanowiłem sprawdzić tego czempiona. Zrobimy ją pod AD. Kupimy jej Doranblade'a. O, ściszymy troszkę, bo jest za głośno, zdecydowanie. Nie jestem pewien jeszcze do końca. Dlaczego muszę iść z Twitchem? No nic, dobra, mogę iść z nim. Grupę lagi, okej. Z tego co wiem, trzeba jej rozwijać E. I Q. W na razie nie jest aż tak potrzebny. Jeszcze może trochę ściszę. Mój telefon dzwonił i niestety on jest taki, że jak ktoś dzwoni, to się wyłącza. Muszę... Ach, bateria w nim padła. A dzwonił do mnie znajomy. Zatem na moment przerwę nagrywanie. Okej, jestem z powrotem. Zaczynamy od 5 minuty. Niestety miałem telefon. Musiałem go odebrać. Grałem właściwie przez moment, ale nie mogłem, wiadomo. Nie chciałem tutaj prowadzić rozmowy z moim znajomym. Jesteśmy tutaj nieźle pociśnięci przez nich. Wezmę sobie może to leczenie. Może się przydać. Poprawię mikrofon, okej, dobra. Lecimy, Kylie gram pierwszy raz. Nie wiem, czy już wspominałem, ale chyba tak. Pierwszy raz nią gram. Zrobię ją pod AD Carry. Zobaczymy, co z tego będzie. Poharasujemy sobie troszeczkę. Będziemy trochę zgarniać. Okej, pięknie. Zherasowany. Dlatego jej nie lubię. Nie lubię Kylie. Ale stwierdziłem, że skoro jest taka tania, to może ja powkurzam tak ludzi, jak oni często wkurzali mnie. Dobra, chodź tu. Dlaczego Twitch stoi i nic nie robi, tylko nawala w te miniony? Mógłby mi pomóc ich herasować. W końcu mam jej postacie na dystans. Ale nie. Twitch jest kompletnym idiotą, z tego co widzę. Mogę się leczyć, mogę się leczyć. Q. W znaczy się. Zauważyłem, że wiele osób przyczepiło się mojego poradnika od Sejuani. Dlaczego on tam idzie, idiota? Co ja myślisz, że ja się tam rzucę? Ups. Cofać się. Uleczymy się. Wiele osób przyczepiło się tego poradnika. W jednym rzeczywiście źle zrobiłem. Udało mi się go zabić, ale chyba podpalił mnie, jeśli mi się wydawało. Dalej chyba trzeba kupić buty Berserkera. Kupimy je sobie. Nie jest źle, tylko muszę jeszcze ogarnąć i takie wyczucie, wiadomo, last hity i tak dalej. Każdą postać trzeba trochę poznać. Ja już nawet jeśli mam nową postać, to nie idę na... Nie gram z... Jejku, z botami w przypadku nowej postaci. Ze względu na to, że... Z reguły i tak w miarę daje. Już jesteście w miarę zaawansowanym graczem, to idzie ogarnąć już w jednej grze postać. Na tak wystarczający sposób. W tak wystarczający sposób. No. Harasować. Oni już chyba czają, co się święci. Dlaczego to nie harasuje? Okej. Podleczę się troszeczkę. Zapomniałem o moim Q, totalnie. Przez to zginę. Zginę prosto. Nie zginąłem, ale cofnę się, bo on będzie rzucał tym swoim toporkiem śmiesznym. Nie mam jeszcze 6 poziomu. Niestety ten Twitch nie jest... garnięty.
Ups. On wie, że coś tu jest nie tak. Chyba zdąży mi rzucić tu topór. Nie. Okej. Okay. Kupimy sobie w końcu te buty. Myślałem nad poradnikiem do Lux, ale zastanawiam się z kolei znowu nad też poradnikiem do Riven, którą to idzie mi bardzo dobrze. I mój build sprawdza się wyśmienicie wręcz w większości przypadków. O, i tu Witch padł. No. Mój build się sprawdza. Przede wszystkim ja nie robię squishowatej Riven, to znaczy kupuję jej wiele rzeczy obronnych, a i tak mogę uzyskać bardzo dobre statystyki. Gdy grałem nią tak w sensie stawiając bardziej na AD, nie miałem właściwie żadnych szans. Często ginąłem. Może dlatego też, że bardziej że lubię grać bardziej agresywnie, mój telefon zgarnia zasięg. Może lubię grać bardziej agresywnie. Lubię poherosować czy coś tam. Leczę się. No to leczenie jest strasznie marne. Dodaję 60. Średnio. Szczególnie, że jest to na 15 sekund właściwie. Ale pochrasujemy ich. Czekam na Twitcha, który... Nie wiem, gdzie jest. Nie widzę go. A, na górze. Gdzie on jest? Dobra, widzę, że próbuję mi wejść. Nie no, ten Twitch jest po prostu tragiczny. Dlaczego gram zawsze z debilami na linii? Ja tego nie rozumiem po prostu. Szkoda, że ma pełny pancerz. Początkowo myślałem, że Kyle to facet. Dopiero później jakoś tak klikając, gdy była na, za darmo w którymś tygodniu, to klikając na jej obrazek spostrzegłem, że ma kobiecy głos. Rozumiem ich. No i dopiero też później zauważyłem, że ma biust. A, to tak. Tak sobie z spostrzeżeniem. Wolnimy go. Zresztą ja nie mogę się ich bać, więc mam nieśmiertelność. Tam też mogę rzucić na moich sojuszników. Kurczę, nie zdążyłem rzucić mojego ulti. Nie wiedziałem, że to tak będzie w taki sposób działało, że będę musiał kliknąć na siebie. Znaczy wiedziałem, tylko zapomniałem o tym. Bo wiem, że można rzucić to ulti na inne osoby. No ale mój błąd. Chciałbym zainwestować w BF Sword. Niestety gram z idiotą Twitchem.
Tutaj są moi jakby coś znajomi, kamyczek oraz Devotius. Nie idzie mi źle tą Kylie, choć wiem, że mogłoby być o wiele lepiej. O wiele, wiele lepiej. O, stchórzył. Gdybym wcześniej nie spierdzielił tego, to przeżyłbym. Na 2 sekundy staje się nieśmiertelny. Bądź mój cel. Ciekawe, czy mogę to rzucać na miniony. Zapewne... Nie, nie mogę. Dobrze. Nagle tu idź, tu przyszedł. Dlaczego? Nie rozumiem gościa, po prostu nie ogarniam. Chciałbym nagrać serię filmików, w których wychodzę z Elohel. Nie wiem, czy mi się to uda. Twitch go zabił. Kurczę, no nie ogarniam tego jeszcze. W tej postaci mogę rzucić ulti na mojego sojusznika. Że to zadaje obrażenia obszarowe. Zatem jest to chyba całkiem pożyteczna umiejętność. Pantheon tu idzie. Spowolnijmy go. Leczymy się po drodze. O, grzybki? No, są raz. Może nawet byśmy go pocisnęli. Nie, nie, po prostu to ulti muszę klikać na siebie i to mnie po prostu dekoncentruje. Twitch łazi po dżungli, Teemo też. Podoba mi się ta postać, choć jest... Powinien już wcześniej ruszyć ta nowota. Może spróbujemy ich zajść. Pójdziemy taką ścieżką. Okej, udawił mi się błysk. Czyli flash. Jedziemy ich. Pytanie, czy zdążymy rozwalić ten Turreta. Zdążyliśmy. Ja muszę się wycofać. O fuck, o fuck. No, skasowałem niechcący. Co? To nie było zamierzone z mojej strony. Zresztą... Ofiarze nie idzie najlepiej. Ale mnie uratowała. Ja grzybki stawiam w trochę innych miejscach. Jeśli gram Teemo.
Odpaliłem go, czy zginie? Zginie, dobra. Kupimy sobie Zilla. A teraz zainwestujemy w Infinity Edge, albo może w wykradanie życia, chociaż troszeczkę, żeby mieć troszeczkę więcej niż to 3% od Dorana. 4-4-3, no nie mam najgorszych statystyk, mam właściwie jedne z najlepszych chyba w mojej... Nie, Veigar ma najlepsze w moim teamie. Ja jestem tak na drugim miejscu, mniej więcej. Podoba mi się nowy obrazek teamu. Chociaż wcześniejszy też nie był zły, nie wiem czemu go zmienili. Tu Pantheon próbuje coś zrobić. Nie wiem czy Dragon jest. Fiora, wycofaj się, bo idzie do ciebie Pantheon. Olaf, o kurczę, zapomnieliśmy napisać SS. Może być nieciekawie, to Fiora zginie na pewno. Właśnie padła. Ale wykorzystamy tę ich nieuwagę i zniszczymy wieżę. Widzę, że tu mamy dwóch, to się wycofamy. Cały czas zapominam używać tego spowolnienia. Już raz prawie mnie zastanowił. Mam tutaj dwa staki. Mark of the Storm. Idziemy na topa, może ich uratujemy albo coś. Niestety, ale może uratujemy wieżę, chociaż Pantheon tam idzie. Zaraz sobie kupimy, może... No chodź, 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 mały, chodź. Chodź do tatusia. Już nic nie poradzę. Zrobili nam Blue i zostawili jaszczury, że ten Blue się nie mógł odnowić. Chyba, że to któryś z nas tak zrobił, nie. Sprytnie to zrobili. Zainwestujemy w Infinity Edge. A także w tą fajną rzecz od wykradania życia, Vampire coś tam. O kurczę. Znów zapomniałem użyć na sobie ulti. Inaczej nie zapomniałem, nie zdążyłem, zamotałem się troszeczkę. Jednak to, co wspominałem wcześniej, szukanie postacią od razu na normalach może nie jest aż tak dobrym pomysłem. Czyli nie jest dobrym pomysłem dla początkujących graczy. A poza tym normalne gry nie są w żaden sposób punktowane. Jak to jest w rankedach, zatem normalnie jeszcze można, jak dla mnie jeszcze to jest w miarę w spoko, jeśli ktoś testuje grę, postać na normalu. Szczerze mówiąc, grać z botami mi się też nie chce. I to czasem potrafi być mutne, ja im bym radził się wycofać. No dobra, to już po niej będą mieli, drużyna będzie miała przeciwna 3 kile. Leblem do nich idzie i ja chyba z Veigarem nie zdążymy. Devotus chciał się poświęcić, ale chyba mu się nie udało tego zrobić, bo zaszła Leblem i Gunplank. Ich od tyłu i od boku, od boku właściwie. No nic, ojej, ja co ja zrobiłem? Muszę się cofnąć. Veigar puścił klatkę i zabił
Le Bleu. Możemy go troszkę podleczyć. Co prawda to nie jest za dużo, ale zawsze coś. Widzę, że on ma tutaj oko na Timo. Uciekaj, uciekaj, biega. Udało mi się go chwilę przetrzymać. Ale nie na długo. W końcu udało mi się sensownie użyć tego ulti. O, ładnie. Twitch, ale ja chyba nie zdążę. Nie zdążę tej postaci dogonić. O, albo chociaż. Okej, okay, skończyło mi się moje E i prawie podszedłem do... może byśmy zrobili parę Dragona. Mogłoby się to przydać, szczególnie mi, ponieważ niebawem chyba mógłbym już kupić Infinity Edge. Brakuje mi niewiele kasy. Moglibyśmy zrobić ich Blue, gdyby był. Jest. W takim razie go zrobimy. A, chciałem im zabrać Golema i nie zabijać tych Golema. Co ja gadam? Potrzebuję to pomocy, muszę iść do Fiory. No niestety to było ryzykowne. Z mojej strony nie potrzeba zagrania. Możemy sprzedać do rana i kupimy sobie już tego Infinity Edge'a. Tu rozgorzała jakaś walka. Teemo próbuje rasować. Coś mu się tam udało. Fiora ucieka. Pantom próbuje skoczyć. Kamyczek sobie jakoś radzi. Tutaj rozgorzała walka w krzakach. Twitch chyba nie zdąży. Wygra, postawił klatkę. Pantom wyślizgnie się z tego. Nie, a nie jednak. Pantom z resztką życia. Pantom został otruty przez Twitcha, zatem zginął. Ale mamy tutaj 3 za jedną osobę, zatem no jest to dosyć słaby rezultat tej walki, przynajmniej dla nas. Jest 27 do 33 przeciwnicy prowadzą, chociaż zniszczyliśmy chyba więcej ich wież, z tego co widzę, zatem... Mam wrażenie, że zmniejszyli zdecydowanie pole działania jego ulti. Ale to może być mylne wrażenie. Zniszczyliśmy... Aha, to przeciwnik zniszczył naszą wieżę. Co chyba wyrównuje... No nie. Nie wyrównuje tej ilości zniszczonych wież, no ale my mamy więcej za to poniesionych strat w ludziach. Moglibyśmy zrobić Dragona, zaznaczę go, może mój team się skapnie, żeby go zrobić, chyba będzie, chociaż nie jest. O, tu tweet zaczął. Uleczymy Twitcha chociaż tak troszeczkę, mógłbym tego bota pocisnąć, ale szczerze mówiąc boję się, tu Pantheon idzie, wycofam się lepiej. Vengar próbuje tu coś zrobić. Uciekaj stamtąd, Veigar. Udało się zabić Pantheona. Niestety... Oj, a dziwny, to był dźwięk zapewne. Niestety nie udało mi się uratować Veigara. Chociaż postarałem się i użyłem znowu mojego ulti na nim. Co na pewno dało mu trochę więcej czasu. Zabiję te miniony. No, moglibyśmy sobie zrobić teraz... Myślę nad Plotfilsterem, bądź nad... Bądź nad Phantom Dancerem, moglibyśmy już zrobić go z tego zilla. Pociśniemy go chociaż troszeczkę. Koń, coś mi się zwiesiło znowu w takim niefajnym momencie. O,
tutaj będzie próbował coś zrobić, bo ja się wbiłem jak idiota trochę ryzykownie z tym moim flashem. Widzę, że tutaj będzie próbował mnie zabić. Albo się zrobi nieśmiertelny na parę sekund, albo... Nie wiem, czy nie uratowałem dupy Veigarowi. Chyba Gangplank w niego strzelił. Ale tutaj sobie głowy nie dam uciąć za tą sytuację. Trzeba by zobaczyć na replayu. Wy to zapewne widzieliście. No miał najmniej życia, więc postanowiłem go uratować. Tutaj zbierzemy sobie tą farmę. Mogę sobie jeszcze zebrać te golemy. Czy reda mamy? Czy mamy reda? Mamy reda, możemy sobie go też zebrać. Może się przyda. Twitch widzę, pisze o jakichś KS-ach. Może sobie zrobimy blue, jeśli mamy go jeszcze. Zrobimy blue, Veigar ma blue, a mi się może przydać. Nie wiem, czy się może cofnąć, czy wdać się w te walki. Cofniemy się może. Mhm. Kupimy tego Phantom Dancer, chociaż nie wiem, czy bardziej się nie opłacało zainwestować w BSODA. Mogłoby mi to dać większy damage na koszt szybszych ataków. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdą następne walki. Mam sporo asyst, 14 aż. Tam coś się dzieje, może udałoby to sprawdzić. Pójdziemy, zostawimy te miniony. Teamfight jest ważniejszy. Może kogoś będzie trzeba uratować. Uratowaliśmy chyba Veigara ponownie przed Leblem. W końcu parę takich sytuacji już mnie nauczyło, że należy od razu wrzucać to. To ulti na naszych sojuszników. Chyba teraz zniszczymy tą wieżę. Veigar, Veigar, chodź tu Veigar, trzeba cię uratować. Little team? Czemuż to? Oj, oj, wieża mnie atakuje. Dobra. Oj, 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 gdzie ja idę, w którą stronę, w tą stronę. Okej, mam 18 level. Tu jest widzę pełno grzybków, które mogą się przydać w przyszłości. Moglibyśmy zrobić ich dżunglę może. Tak. Dla frajdy po prostu. Żeby mieć trochę więcej kasy. To zadaje spory damage z tego co widzę.
Może się cofniemy po prostu, a może zrobimy, nie wiem, może barona? Chyba nie, mój team nie bardzo chce zrobić barona. Nie mamy w ogóle tanka w drużynie, co może... co może trochę przechylić... tą taką... przewagę... przeciwnika. Tam ładnie Fiora postawiła w Warda. Próbował ją zniszczyć, ale jej mu się nie udało. Timo pędzi, ja też. Możemy ukryć się w tych krzakach. Może będą chcieli się rzucić na barona, albo nie, raczej nie będą ryzykować. Można by sprawdzić. Tam gangplank jest. Można by go zajść. Zaznaczę mojej drużynie gangplanka. Dowozec mógłby iść no około, ale nie pójdzie niestety raczej. Zwolnimy go, zastanujemy. I raczej po nim. Kamyczek. Ładnie go skasował. Ale ja to już mam akurat gdzieś, szczerze mówiąc. Ważne, żebyśmy wygrali. Nie interesują mnie moje statystyki. Wieża tu jest zniszczona. Można by pocisnąć tą na midzie. Brakuje mi 400. 15 kasy, aby kupić. Chcielibyśmy go spowolnić, może go dogonić w jakiś sposób. No chodź tu. Węgar go zabił, chodź tu. Trzeba iść do Węgara, trzeba iść do Węgara, trzeba iść do Węgara. O, coś się stało. Veigar jednak został zabity, chyba został, nie wiem, może podpalony. Niestety nie zauważyłem tego, tak to bym go uleczył może. Udało mi się go zabić. Jak widać, nie idzie mi się na tą Kylie. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Kupimy sobie pierwszego Bloodfiercera i w następnej kolejności myślę nad kolejnym Phantom Dancerem, który dałby mi znacznie większą szybkość ataku. Ostatecznie kupię... nie, Mandred Bloodrazor jest niestety zbyt drogi, nie wątpię, że mi się go uda kupić nawet w tej grze. Jeszcze moglibyśmy zabrać tamtą farmę. Twitch chyba chce się na nim rzucić, ale cóż... jak już sobie poradzi bez niej? Można by zrobić dragona. O, ci będą próbowali tu iść, albo i nie, nie wiem. Czy jest tam Blue? Jest to Blue, ale tym razem staniemy w tych krzakach, żeby już wiedzieć, kiedy Blue przyjdzie. Damy go Veigarowi, mu się bardziej przyda. Zdecydowanie. Moglibyśmy sobie dżunglę zrobić, taką rutynkę, powiedzmy wilki. A nic innego już raczej się nie załapie. Ciekawe, dlaczego jeszcze się tu wyświetlają szczury. Aha. Nie zabiłem ich. Moja drużyna olała mnie. Ale spamuję tym multi. Nie wiedziałem, że może tak szybko ją użyć. Leczymy go. Widzę, że tamci już po prostu pękają. Nie jest to jeszcze na pewno GG, jest za wcześnie, żeby stwierdzić to. Oj, trzeba użyć ulti na mnie. Udało mi się przeżyć jakimś cudem. Uff, to była naprawdę ciężka walka. No, sukcesywnie zakończone. Myślę, że jest GG. A dzięki wam za uwagę. To było League of Legends.
Chyba już piąty albo szósty odcinek, nie jestem pewien. Chyba piąty. Zagrałem Kylie pierwszy raz, tak, żeby ją przetestować. Nie poszło mi najgorzej. Dzięki wam za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Pa! Victory.